Dzień dobry Państwu, środa, 9 września 2015 roku. Rozpoczynamy kolejny odcinek programu w ramach telewizji Szczęść Boże, programu Patrioci Razem. Przed nami druga część rozmowy z panią Aldoną Zaorską, a więc osobą, która znajduje się na listach KWW Grzegorza Brauna Szczęść Boże. To już za chwilę do tej rozmowy powrócimy i Michał Krajewski, na nią Państwa zaprosi. Jeszcze krótka informacja dotycząca wsparcia, przypomnienie o wsparciu i zbieranie podpisów, bo czas nas nagli i to bardzo mocno, także zapraszam wszystkich do tego, aby podpisy na KWW Grzegorza Brauna Szczęść Boże zbierać. Przypominamy, że wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie www.grzegorzbraun2015.pl. Tam m.in. informacje dotyczące sposobu zbierania, także informacje dotyczące tego, jak poprawnie wypełniać karty. Zresztą bardzo wiele osób już zaangażowanych w nasz ruch wie, jak to zrobić, także można czy to znaleźć osobę, która już to wykonuje i złożyć swój podpis, a można także zaakcentować swoją chęć poparcia i samemu zaprosić do podpisania osoby nam bliskie, czy też znajomych, kolegów, bo przypomnijmy, tych podpisów złożyć można wiele, także nie trzeba określać się na którą konkretną listę, ale pod każdą możemy się podpisywać, także zachęcamy, nawet jeśli nie są Państwo zwolennikami pana Grzegorza, to można przecież złożyć podpis i dać mu szansę prowadzenia kampanii, a nam informowania o tej, że kampanii w ramach telewizji Szczęść Boże. Ja w tym momencie nie przedłużam i oddaję głos Michałowi Krajskiemu, który rozmawia z panią Aldoną Zaorską. A co uważa pani za największą wadę obecnej sytuacji w Polsce? Wiele by wymieniać, ale myślę, że największą wadą systemu obecnego w Polsce jest iluzja wolności, iluzja rozliczenia z przeszłością. Jest panujący wszechobecny nepotyzm, wszechobecny korupcja i taka wyjątkowa bezczelność władzy. Ta obecna władza jest wyjątkowo bezczelna. Na nic nagrania, już abstrahując od tego, kto je ujawnił i po co. Ale one pokazują, w jakim sposób ta władza działa. I okazuje się, że nie, to nie ma znaczenia, załatwianie pracy komuś, tak, przyjacielowi, fryzjerowi, koledze, koleżance. Nie, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, żeby PiS nie doszedł do władzy, żeby prawica nie doszła do władzy. Wydaje mi się, że największą właśnie wadą obecnego systemu w Polsce jest taki fałsz. Codzienny fałsz, który widzimy w mediach. Być może nie chcę tutaj nikogo obrazić, być może zwykły widz tego nie dostrzega, ale to naprawdę wystarczy sobie zrobić taki maraton i obejrzeć trzy najważniejsze, najpopularniejsze serwisy informacyjne w Polsce i porównać. I sobie potem włączyć, wziąć niezależną prasę albo włączyć sobie chociażby telewizję Trwam i zobaczyć, w jakiej iluzji my żyjemy. To jest znakomicie zorganizowana manipulacja. To jest naprawdę znakomicie zorganizowana manipulacja, gdzie trzeba mieć naprawdę wyczulone oko i ucho, żeby to wychwycić. Boję się, że przeciętny widz tego nie wychwyci. Chociaż no tutaj zwłaszcza młodzi ludzie już to potrafią zrobić i błąd ogromny obecnie władzy to jest lekceważenie młodych ludzi, traktowanie ich jak gówniarzy, co zresztą chyba któryś z przedstawicieli tejże władzy wyartykułował swego czasu. Stąd wydaje mi się, że trzeba bardzo na to zwrócić uwagę. Zwrócić uwagę na taki natłok tych informacji dotyczących sytuacji korupcyjnych, dotyczących afer, dotyczących różnych mniejszych i większych przekrętów jest tak olbrzymi, że one jak w morzu giną. Giną, po prostu giną. My mamy, zajmuje się nas jakimś złotym pociągiem, a okazuje się, że z projektu ustawy w tajemniczy sposób, i to są
słowa z jednego z czołowych portali informacyjnych zniknęły zapisy, które ograniczały możliwość budowania bez ograniczeń wielkich hipermarketów. No to jak to w tajemniczy sposób? To kto kontroluje powstawanie projektów ustaw? Gdzie one są czytane, że w tajemniczy sposób znikają z ustaw ważne słowa albo są dopisywane inne? Chodzi właśnie o to, żeby zapobiegać takim sytuacjom. Ja mam głębokie przekonanie i wielką nadzieję, że po tych wyborach coś się zmieni, że czas na zmianę i pora na dopuszczenie do parlamentu, dopuszczenie do władzy ludzi nowych, nieogranych twarzy, nazwisk, które nie zaliczyły już wszystkich możliwych ugrupowań w ciągu ostatnich 25 lat, bo wiarygodność takiego polityka jest żadna. Bo dla mnie polityk, który wędruje od prawa do lewa i zmienia ugrupowania jak rękawiczki przed każdymi wyborami, to jest człowiek, który z polityki uczynił swój zawód, intratną, dobrze płatną posadę, zapewniającą mu korzyści, nawet jeżeli wynikają one tylko z diety poselskiej. Na tyle duże, że po prostu po co będzie się czymś innym zajmował. Właśnie. Stąd pora, myślę, że ważne byłoby, żeby dopuścić ludzi młodych. Jest już pokolenie ludzi młodych, tych, których obecna władza się boi najbardziej, określa ich mianem ludzi, którzy nie pamiętają rządów PiS i tej junty i tak dalej, i tak dalej, którzy właśnie są nieskażeni żadnym układem, tak? Którzy nie byli TW, nie zapisywali się do PZPR, żeby ją od środka zwalczać. Jak twierdzi jeden z dziennikarzy popularnych, nie będę wymieniała nazwiska, ale prawicowy dziennikarz. Stąd potrzeba jest otwarcia, dopuszczenia do parlamentu nowego pokolenia, nowych ludzi, młodych, zorientowanych na Polskę, zorientowanych na prawdę historyczną, zorientowanych na budowanie przyszłości Polski, wielkiej Polski, suwerennej, samodzielnej, a nie uzależnionej od tego, co powie Angela Merkel. Bo w tej chwili do tego się sprowadza polska polityka. Niestety, jakkolwiek by to nie było bolesne, tak to wygląda. Rozumiem, że pani kandyduje z Komitetu Wyborczego Grzegorza Brauna właśnie jako osoba niezwiązana z żadnymi układami. No z całą pewnością. Ja nawet ZHP, chociaż załapałam się w okresie nauki w szkole podstawowej jeszcze na istnienie ZHP, tego takiego, no jeszcze takiego czerwonego ZHP, bo to jeszcze była końcówka lat 80., nie należałam, tak? Więc nie byłam nigdy związana z żadnym ugrupowaniem politycznym, z żadną organizacją quasi polityczną czy tego rodzaju działalnością nigdy nie byłam związana, a kandyduję z Komitetu Szczęść Boże. Powiem głównie dlatego, że zostałam o to poproszona i kilka osób, z którymi rozmawiałam na ten temat, powiedziało: oczywiście. I powiem szczerze, że ja na początku zrobiłam wielkie oczy, bo ja się znakomicie czuję w skórze dziennikarza. Tak? To jest moja pasja, tak samo jak historia, chociaż z wykształcenia jestem prawnikiem, bo skończyłam prawo, ale pasjonowała mnie zawsze historia. Praca dziennikarza dawała mi i daje ogromną satysfakcję. Ale zapytana przez pana Grzegorza Brauna, w pierwszej chwili bardzo się wahałam. No i skonsultowałam to z kilkoma innymi osobami. Powiedzieli mi: oczywiście, jak najbardziej. Ależ idź. Ja mówię: no ale no to głosowalibyście na mnie? No pewnie masa ludzi na ciebie zagłosuje. Nie wiem, czy masa, ale te słowa, kiedy słyszałam od kilku osób i zaprzyjaźnionych bardziej i mniej, że tak, że kandyduj, że szczęść Boże, to jest właśnie ten komitet, to się zgodziłam. A czy jest coś, co by pani chciała szczególnie zrobić jako posłanka? Najpierw trzeba posłanką zostać i to jest najważniejsze. Natomiast jeżeli społeczeństwo, jeżeli państwo mi zaufają, i ten zaszczyt mnie spotka, to chciałabym bardzo pilnować polskich spraw, takich drobnych. Chciałabym bardzo pilnować tak na co dzień. Właśnie tego, żeby nie znikały
zapisów z projektów ustaw, jakieś zapisy konkretne. Chciałabym zadawać pytania, nawet najbardziej niewygodne pytania odnośnie projektów ustaw, dlatego że w przypadku projektu ustawy nie ma głupich pytań. Po prostu nie ma głupich pytań. To musi być transparentne, przejrzyste, czytelne i jasne i nie pozwalające na szeroką dowolność interpretacyjną, bo to może przynieść tylko szkodę Polsce. Chciałabym zwrócić uwagę na problemy małych miejscowości. Wielkie metropolie, takie jak Warszawa, jak Gdańsk, jak Poznań, jak Kraków, one się rozwijają. Wolniej, szybciej, ale się rozwijają. Natomiast małe miasta, w których opadały zakłady, będące często jedynym źródłem utrzymania dla ich mieszkańców, tracą życie. Ludzie z nich wyjeżdżają, stają się one sypialniami tych wielkich metropolii. Ja bym chciała zwrócić uwagę na to, żeby rozwijać te małe miejscowości, żeby ludzie z nich nie wyjeżdżali, żeby młodzi z nich nie uciekali. To jest bardzo ważne. Oczywiście każda grupa zawodowa w Polsce, każda grupa społeczna w Polsce ma swoje problemy, swoje interesy. Inne problemy mają rodzice małych dzieci, inne problemy mają emeryci, renciści, inne problemy mają mieszkańcy wsi, inne mieszkańcy miast. Nie sposób jest ogarnąć wszystkiego, więc przez jedną osobę, ale chciałabym bardzo, tak jak już powiedziałam, właśnie pilnować zapisów ustaw, czytać każdy zapis uważnie, sprawdzać i o niego pytać. Po prostu. I to jest to, co chciałabym robić, bo myślę, że gdyby posłowie czytali uważnie to, nad czym głosują, gdyby się zastanowili nad konsekwencjami, to wiele ustaw nie zostałoby przegłosowanych. Może jestem naiwna. Może za bardzo wierzę w uczciwość posłów. Podobno w Polsce nie ma problemu z kupieniem sobie ustawy. Ale wydaje mi się, że wielu z nich po prostu nie rozumie tego, co czyta. Nie wie, co czyta. Nie wie, nad czym głosuje. Więc ja bym chciała doprowadzić do tego, że naprawdę projekt ustawy będzie dyskutowany, będzie sprawdzany, będzie czytany, będzie konsultowany. I nigdy nie zagłosowałabym za odrzuceniem projektu referendum, pod którym podpisało się 500 tysięcy Polaków, milion. Nigdy. Nie ma takiej opcji. Głos ludu, vox populi, jest bardzo ważny. Parlamentarzyści powinni pamiętać, że reprezentują w parlamencie nie swoje ugrupowanie. Nie komitet wyborczy, nawet tak szlachetny jak Szczęść Boże. Reprezentują tych ludzi, którzy na nim zagłosowali, reprezentują Polaków. I to jest to, o czym ja zawsze będę pamiętać, jeżeli oczywiście zostanę posłem. Mam nadzieję, że pani się uda, że Polacy zagłosują, bo uważam, że no, takich ludzi nam trzeba dzisiaj. Właśnie uczciwych, transparentnych, którzy postawią nacisk na te drobne sprawy, takie ważne, istotne dla wszystkich. I dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem była pani Aldona Zaorska, redaktor naczelna miesięcznika Zakazana Historia, a także dziennikarka współpracująca z Gazetą Warszawską, z tygodnikiem Polska Niepodległa, a także kandydatka na liście Komitetu Wyborczego wyborców Grzegorza Brauna w okręgu podwarszawskim. Dziękuję państwu za uwagę. Jeszcze raz dziękujemy. Michał, pani Aldona również niejednokrotnie pojawi się jeszcze w naszym studiu. Mamy taką nadzieję, że w trakcie trwania kampanii wyborczej, która startuje już niedługo, zaraz po zaakceptowaniu wszystkich podpisów. I jeszcze krótka informacja od pana Grzegorza. Postanowił jeszcze raz zaapelować do państwa o zbieranie podpisów. Także panie Grzegorzu, już na sam koniec tego odcinka oddaję panu głos. Szczęść Boże. Wszyscy specjaliści i dobrzy doradcy od pozytywnego PR-u
radzą, żeby broń Boże nie zakładać tak rąk, bo to postawa zamknięta, więc otwieram się na Państwa i pytam, pomożecie? Bardzo proszę, pomóżcie w zbiórce podpisów, która ciągle trwa i trwać będzie jeszcze kilka dni, parę dób. Czas liczy się raczej w godzinach już niż w dłuższych jednostkach. Po co zbieramy te podpisy? No oczywiście po to, żeby wejść do półfinału, żeby zarejestrować listy kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Szczęść Boże w całym kraju. Żeby to osiągnąć, musimy wylegitymować się urzędnikom podpisami. Jak Państwo pamiętacie, ponad 5 tysięcy podpisów na każdy okręg wyborczy. No i wtedy nas zarejestrują i wtedy mamy dostęp do mediów głównego ścieku, a na to przecież liczymy. Dzięki temu będziemy mogli przebić barierę dźwięku. Póki nas nie ma, to nas nie ma. Wytwarza się taki obieg zamknięty. Pytają ludziska często z dobrego serca i z wielką życzliwością, czemu Pana nie słychać w telewizorze centralnym, albo czemu Pana nie widzę w Toruniu. No na to odpowiedzi byłyby dłuższe. Jak nas nie ma, to nas nie ma. Dopiero wymuszenie tej obecności właśnie przez rejestrację list w co najmniej 21 okręgach spowoduje, że nie sposób będzie dalej przemilczeć istnienie i działanie Komitetu Wyborczego Wyborców Szczęść Boże. A zatem jeszcze raz proszę, najserdeczniej proszę o pomoc. Jak tę pomoc można okazać, jak pomocną życzliwość przejawić? Bardzo prosty sposób. Proszę Państwa, na stronie www.grzegorzbraun2000.pl można znaleźć po pierwsze listę, formularz, takie ramki, w które można i należy wpisywać dane osobiste tych, którzy popierają listy Szczęść Boże w poszczególnych okręgach. Uwaga, to muszą być podpisy osób uprawnionych do głosowania w danym okręgu. A zatem wstać, pierwsza rzecz, wstać sprzed telewizora, oderwać się od klawiatury komputera, wydrukować taką listę, pójść najpierw do sąsiedniego pokoju czy do kuchni, poprosić mamę, tatę, ciocię, wujka, sąsiada, ach, to by było znakomicie, no i następnie przekazać tę listę albo drogą pocztową, albo też, to najlepiej z uwagi na to, że czas jest krótki, przekazać osobiście pełnomocnikowi w danym okręgu. Listę tych pełnomocników okręgowych wraz z telefonami, adresami kontaktowymi znajdziecie Państwo na tej samej stronie www.grzegorzbraun2015.pl. Wysyłki pocztą jednakowoż nie polecam. Bardzo było przykre w kampanii prezydenckiej wyjmowanie już po fakcie tych podpisów od wszystkich życzliwych ludzi z kraju, ze świata, z całej galaktyki, które napływały już po terminie. To niczego wtedy nie przesądziło, na szczęście, na niekorzyść, ale było to przykre, nieprzyjemne, że ktoś zmarnował wysiłek, więc proszę Państwa, na tych różnych stronach internetowych całkiem spora, całkiem pokaźna liczba, no bo na różnych stronach idąca w dziesiątki tysięcy Was, życzliwych odbiorców, sympatyków mojej działalności, mojej twórczości, mojej osoby, ale także sympatyków wspierających projekty polityczne, kampanię prezydencką, kampanię parlamentarną. Całkiem spora liczba, całkiem sporo z Was, Szanowni Państwo, dało wyraz swojej sympatii, swojemu poparciu przez, dajmy na to, tak zwane lajkowanie. Otóż gdyby tak połowa z tych lajkujących zrobiła właśnie w tej chwili, dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, to o co proszę, gdyby każdy z Państwa, wydrukowawszy sobie tę listę, gdybyście zebrali tak, och, nie śmiem marzyć 10,
po 5 takich podpisów, po 5 takich podpisów od waszych domowników, przyjaciół, współlokatorów, sąsiadów i gdybyście dostarczyli je na czas, to znaczy zaraz, w najbliższych dniach pełnomocnikowi okręgowemu, to wiecie państwo, to ja już nie musiałbym więcej nagrywać takich filmików z takimi komunikatami. Bardzo, bardzo to proszę, no cóż, po prostu w tym celu i z myślą o tym, żeby móc państwu przynieść trochę następnie radości, pociechy i w perspektywie, mam nadzieję, tak, z całą powagą to mówię, także i pożytku, działając na następnych etapach tej akcji politycznej, która niniejszym została podjęta i tylko od państwa zależy, czy skończymy na tym pierwszym etapie, czy przejdziemy do półfinałów i daj Boże, zgarniemy puchar w kolejnych rozgrywkach. Kłaniam się państwu, zostańcie z Bogiem. Z góry dziękuję za tę akcję.